Dzień dobry, kochani. Wtorek, godzina 18, to oznacza, że rozpoczynamy nasz podcast, który nazywa się Dla Was. Tradycyjnie w studiu Krzysztof Kot i... Klaudyna Sadowska, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Dziękujemy za wszystkie maile. Przypominam nasz adres dla Was, @dziennikwschodni.pl. Piszcie, jeśli coś Was szczególnie interesuje, jeśli chcielibyście, żebyśmy o czymś porozmawiali. A dzisiaj będziemy rozmawiać o mechanizmach wtórnych, obronnych, tak. A, w ogóle fajnie, dziękujemy. Alicję bardzo ciepło przyjęliście. Tak. I Alicja jest szczęśliwa, zaraz chwilę wymyślimy jej jakiś temat, żeby mogła się tu ponownie pojawić. Na razie musimy Wam wystarczyć we dwoje, razem z Klaudyną. No to dzisiaj obronne mechanizmy, do tego wracamy. Mówiliśmy o tych wcześniej bardzo pierwotnych, teraz hasło wtórne, czyli z nauki kojarzy mi się, że wtórne, czyli jakieś dużo bardziej już skomplikowane. Tak, znaczy dużo bardziej. No, generalnie one też wywodzą się z tych pierwotnych, ale one tak naprawdę służą do regulacji konfliktów wewnętrznych, jakie mamy w sobie, tak? Czyli jakby myśleć o tym w ten sposób, że pierwotne troszkę służą do regulowania tak naprawdę naszych emocji, tak? I powodują, że radzimy sobie ze światem zewnętrznym, tak? Tak wtórne pomagają nam w tym, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób, tak, wyregulować się bardziej emocjonalnie, jeżeli chodzi o nas samych wewnętrznie, o nasze konflikty. Czyli dzisiaj rozmawiamy sami ze sobą. Dokładnie, tak. Tak, no. To już mi się podoba, bo tak. Często każdy chyba z nas ma takie jednak sprzeczne myśli, to się nazywa. Dokładnie, to są te konflikty. Tak. To są te konflikty, a zwłaszcza niektórzy mają w weekend takie konflikty. Iść na piwo, nie iść na piwo, tak? Żona będzie krzyczała, nie będzie krzyczała. Albo tym podobne, oczywiście żartuję i upraszczam tutaj, ale często tak jest, że mamy różnego rodzaju dylematy różnej natury i nie bardzo sobie potrafimy z nimi poradzić. I to wtedy te mechanizmy zaczynają, rozumiem, funkcjonować. Dokładnie, tak? Tak? I też tutaj, żeby nie zapominać tak naprawdę, że te wszystkie mechanizmy, w pewien sposób one się między sobą przeplatają. Tak, i w jednym mechanizmie będzie występował drugi, u podstaw i tak dalej, nie? Że to wszystko jest po prostu ze sobą gdzieś tak połączone, no bo też jako ludzie jesteśmy tak naprawdę bardzo skomplikowanymi osobnikami, że tak Ktoś powiem. Ktoś by przypuszczał. Nie, więc nie jest to właśnie dość takie proste i oczywiste, natomiast jest ich, tak, parę takich głównych, wyróżnionych mechanizmów, które, no, które gdzieś w psychoterapii, w szczególności obserwuje się na przykład, tak, na terapii na przykład, i często staramy się jako psychoterapeuci troszkę tych pacjentów z tych mechanizmów, jeżeli one już tak naprawdę są takie naprawdę destrukcyjne dla nich, wyciągnąć i pokazać im troszkę, że to chyba może troszkę za bardzo i wpadli trochę w tą króliczą norę, gdzie rzeczywiście zamieniają się troszkę w takie małe dziecko i przeżywają tak naprawdę emocje, które mieli na przykład tam w dzieciństwie, czy mierzą się z rzeczami właśnie z przeszłości, co też tak naprawdę na terapii jest w ogóle czymś pożądanym, tak? No bo nam też o to chodzi, że przychodzi taki moment na terapii, gdzie pacjent rzeczywiście zaczyna mówić wręcz takim językiem bardzo dziecinnym i wyrażać swoje potrzeby, jakie miał właśnie w czasie dzieciństwa. Czasami to zajmuje miesiące, czasami to zajmuje lata, ale tak, no o to chodzi, bo od tego Czyli momentu... Czyli jeśli nas, że tak powiem, skrzywdzono w dzieciństwie albo coś poszło nie tak, to potrafi to rzutować potem na dorosłe życie. Tak, to są te traumy, które potem właśnie są tak pobudzane, jeżeli jakaś dana sytuacja w pewien sposób na przykład nam o czymś tam przypomina. Tak, nawet podświadomie. My możemy nawet nie do końca sobie z tego zdawać sprawę, ale tak na przykład mamy problem. O, ty się pytałeś w którymś odcinku na przykład o czy ludzie w garniturach mnie stresują, tak, przykładowo, No nie? I powiedziałeś, że ciebie akurat nie. Akurat mnie nie, nie? Ale na przykład ktoś, tak, może mieć jakieś traumy z tym związane i żeby przed tą traumą na przykład się ochronić, uaktywniają się właśnie te mechanizmy, o których już mówiliśmy w poprzednim odcinku lub te, które właśnie też mamy dzisiaj tutaj przed nami, żeby o nich porozmawiać.
No dobra, nie wypierajmy rzeczywistości. Tak, powiedzmy, pierwszy. Powiedzmy o pierwszym mechanizmie, czyli wyparciu. Wyparciu, jak tak. to działa? Jak mam problem, to wypieram sobie z głowy i mówię, że go nie mam? Wyparcie to jest tak naprawdę pozbywanie się w pewien sposób, albo udawanie, że tego nie ma, naszych popędów, potrzeb, pragnień. Tego tak naprawdę, co nam nie pasuje troszkę do takiego naszego światooglądu. Czyli, bo to też powoduje tak naprawdę to, że wtedy nie musimy mierzyć się z naszymi impulsami, jakie my mamy, na przykład w stosunku też do świata. Czyli przykładowo, tak, osoba, która wypiera, że świat nie jest dobry, jest tylko i wyłącznie zły i nie ma nic poza tym, tak, nie mierzy się tak naprawdę z własnymi dobrymi impulsami, jakie ma, no bo każdy z nas ma dobrą i złą stronę, tak? I przeżywa siebie też właśnie w taki sposób, że jest tylko tak naprawdę właśnie to zło i złość, zazdrość i jakieś tam negatywne emocje, które ona ma. I też tak jakby w drugą stronę, czyli że jeżeli ktoś wypiera, że na tym świecie nie ma zła, tak? I że generalnie jest wszystko piękne, ładne i kolorowe, to też nie mierzy się z własnymi impulsami agresywnymi, które ma, no bo każdy z nas to ma. To nie jest tak, że to jest jakieś wyjątkowe. Każdy z nas ma impulsy agresywne, czy te emocje niepożądane, które występują. Czyli jak chcemy komuś stłuc kubeczek na przykład, to nie jest złe, to jest normalne. No tutaj akurat to było rozegranie w działaniu, tak? Wszystko zależy od kontekstu. I tak naprawdę, jeżeli tutaj mówimy o tym, no to tak jakby właśnie to pozwala nie mierzyć nam się z tymi naszymi impulsami, jakie my mamy i jakie występują, no bo właśnie wypieramy, tak, jakby to, co czujemy. Ale właśnie, a to wypieranie, to nie jest też tak trochę ze strachem, bo są sytuacje w życiu takie, że nie wiem, no czegoś się boimy, jest, nie? No. Na przykład egzamin. I teraz przed egzaminem niektórzy są tacy bardzo zmotywowani, zmobilizowani, nastawieni na to zadanie i w ogóle wypierają w ogóle rzeczywistość, wypierają, że cokolwiek się złego może stać. Natomiast inni nie potrafią tego zrobić. Tak, tylko że ty mówisz, tak, bo żeby tutaj też to rozróżniać. Zaprzeczanie i wyparcie to są dwa różne mechanizmy. W wyparciu z założenia jest coś takiego, że my jednak w jakiś sposób przyjmujemy to, że że na przykład coś do nas dociera, tak? My przyjmujemy w jakiś sposób wiadomość z zewnątrz, przetwarzamy ją i wypieramy. Czyli to nie jest do końca tak, że my tylko jakby odcinamy i tyle. My, no bo żeby coś wyprzeć, to musimy najpierw sobie z tego zdać sprawę, po prostu. Więc nawet jeżeli chodzi o te impulsy na przykład agresywne, tak, no jeżeli my je wypieramy, no to my też wiemy o tym, że one tam są, tak, tylko widzimy je gdzieś tam w świecie, a zaprzeczanie, tak, no jest takim już kompletnym niedopuszczaniem. I to, co ty mówisz, tak, na przykład jeżeli chodzi o, tam o egzaminy i tak dalej, to się wydaje chyba troszkę bardziej takim zaprzeczaniem i niedopuszczaniem, że coś może pójść źle. Tak? Chociaż jedno też oczywiście z drugim może się jakoś tam przeplatać, natomiast... No ale tak. Na przykład student zdaje egzamin, dostanie słabą ocenę, a był święcie przekonany o tym, że umiał najlepiej, świetnie. Że umiał świetnie. No i wypiera ten fakt, że no jednak nie umiał, bo on umiał świetnie. No tak. To jest wyparcie? To jest wyparcie, tak? No bo on generalnie, tylko że to też takie... Kłóci się student o wystawioną ocenę. Nie, 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 jakie 3+, to krzywdzące, ja 4 powinienem mieć, nie? Czy powinnam mieć? Tak, no i to jest tak i wypiera naprawdę... to, że jak przedstawiam na przykład argumenty, że no nie możesz mieć, bo było tak, tak, tak i tak. Nie, 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 to nie ten. I to jest klasyczne wyparcie, to jest tak? Wyparcie tego tak naprawdę tak, że mamy jakieś limitacje, czy mamy jakieś niedouczenia, no które powinniśmy na przykład poprawić i w związku z tym, tak, jakoś, no musimy się po prostu na przykład podszkolić, tylko że, tak, znowu, jeżeli on to wypiera i on twierdzi, że to umie, tak, no to jest generalnie, ja bym tutaj powiedziała, bardziej zaprzeczenie, nie? No bo on zaprzecza temu, że on czegoś nie potrafi.
on mówi, że nie, 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 no ja to potrafię. No jak? No ja potrafię to, że tam nawet źle odpowiedziałem, ale ja to umiem, w związku z tym daj mi 4, nie? Czyli to jest bardziej zaprzeczanie niż wypieranie tego. Wyparciem by było na przykład to, jeżeli przykładowo wykładowca krzyczy tam, czy daje reprymendę, może nie krzyczy, bo to troszkę za ostro, ale daje reprymendę, no właśnie, daje reprymendę studentowi, że musi poprawić, tak, to, to i tamto, nie, bo w innym przypadku na przykład obleje go, a student na przykład mówi, że no nie, nie muszę tego poprawiać, dlatego że no i ja na przykład nie potrzebuję tych studiów do tego, żeby to skończyć. Tak? Znaczy, nie potrzebuję tych studiów w ogóle, żeby mieć magistra i tak dalej, nie zależy. Nie, studia potrzebuję tego przedmiotu. Tak, 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 czytałam tego przedmiotu, żeby zaliczyć te studia, tak? Potrzebujesz, bo jest w planie studiów. To. No i to jest wyparcie, bo on jednak musiał dopuścić to, że ten przedmiot będzie mu właśnie potrzebny, no ale żeby sobie z tym poradzić, to mówi nie, 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 ja to tego nie potrzebuję. I nie, to jest właśnie do niczego mi ten przedmiot w życiu potem nie będzie potrzebny. Dokładnie. Tak? A to jest kolejna rzecz, czy tak jak się mówi, że do czego, czemu w podstawówce czy tam w liceum, tak, po co my się uczymy matematyki, języka polskiego i generalnie tak na przykład mówimy, że no to nie jest właśnie potrzebne. No, no troszkę tak, szczerze mówiąc, no guzik, prawda? No jak? No, potrzebne, znaczy, słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zeszliśmy na temat sesji przy okazji, która pozdrawiamy wszystkich studentów, którzy właśnie się z nią muszą zmagać i oczywiście wszystkich też nauczycieli akademickich, którzy muszą się, że tak powiem, też zmagać. Tak. Ze studentami, którzy nie zawsze są chętni do nauczenia się. I właśnie ja się osobiście spotkałem z takim wypieraniem. Ja mówię, no nie umiesz. No umiem. No nie, no, ale no, no nie umiesz, no przecież było to, to i to. Ale ja to umiem. No nie umiesz. No i to jest taka właśnie, dlatego tak pytałem, czy to są tak, te mechanizmy. Tak, ale rozumiesz, o czym ja mówię, że jak, to, tak. Jak jest zaprzeczenie, wyparcie, tak? Że w zaprzeczeniu z założenia jest coś takiego, że odgórnie zakładamy, że tego nie ma. W wyparciu jednak musimy coś dopuścić, żeby to wyprzeć i nie zmierzyć się tak naprawdę właśnie z naszymi jakimiś tam impulsami, jakie mamy, czy to agresywnymi, czy to jakimiś innymi, bo są na przykład tam dla nas w jakiś sposób za ciężkie, nie? Czyli my sobie gumkujemy po prostu coś, tak? Nie ma tego, więc się nie musimy denerwować, stresować. Nie ma. W pewien sposób dopuszczamy i wtedy dopiero dochodzi tak to anulowanie, że nie, że to nieprawda, tak nie jest i w ogóle właśnie ten świat na przykład jest tylko i wyłącznie dobry i nic złego się w świecie nie dzieje i w związku z tym na przykład jestem tam, nie wiem, szczęśliwy, zadowolony i super, nie? Czyli dostałem 2, ale nie zaglądam do indeksu, nie widzę jej, wyparłem, nie ma. Nie ma, nie, że jestem... Tak, pomimo tego, że wiem, że ta 2 tam jest, ale nie muszę wtedy się mierzyć z tym tak naprawdę, że na przykład może jest mi przykro z tego powodu, że na tym przedmiocie mi nie poszło dobrze, nie? Czyli to jest takie też, nie wiem, tak mi się przypomina, bo często w życiu są takie sytuacje, że coś czujemy, że jest dla nas, będzie trudne i jakoś tak staramy się przesuwać tak z tak, dnia na dzień. Tak, to jest wyparcie tych popędów właśnie. To i tak jest... wypieramy w ogóle i w pewnym momencie przychodzi sytuacja taka, że musimy się z tym zderzyć i boli dużo bardziej chyba wtedy. Tak, no to jest troszkę, jak ja to mówię dość kolokwialnie, ale to jest takie troszkę uderzenie o beton, nie? Jak już w końcu nie da się czegoś wypierać, no bo to jest trochę tak jakby taki odcisk, który rośnie, aż w końcu rzeczywiście na przykład... Nie da się tego nie zauważyć, dokładnie, że to jest, tak? No, ile można na przykład wypierać to, że się nie uczymy i że ten przedmiot nie jest nam potrzebny do tego, żeby zdać studia, a potem nie zdajemy studiów i jest, ojej, jak to się stało, nie? Nie zdajemy sesji, tak, bo nie zaliczyliśmy tego przedmiotu. Dokładnie, tak. No więc tak. Ale dość pierwotny w ogóle mechanizm, tak już reasumując, który leży u podstaw wielu innych, także no. No ale dobrze, właśnie, bo jeszcze z tym powiem osobiście, dobrze, już zakończymy za chwilę wątek, że tak powiem, sesji i egzaminów, no. ale mi się strasznie z tym wyparciem drugi taki mechanizm u studentów to jest humor.
To jest humor. No i jak to ja nie umiem? No ha, 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 ha. Takie jakieś takie przechodzenie, próbowanie żartowania i tak dalej. To też jest w takich sytuacjach mechanizm obronny? To znaczy tak, humor, nie mylić tego z cynizmem, nie? Nie mylić tego z cynizmem, bo humor jest jednym z dojrzalszych, tak samo jak i sublimacja, jest jednym z dojrzalszych mechanizmów właśnie obronnych, jakie my mamy. I on pozwala tak naprawdę w pewien sposób no właśnie poradzić sobie tak z jakimiś tam trudnymi przeżyciami, jakie mieliśmy, czy emocjami, które ciężko nam gdzieś tam pomieścić wewnątrz. I rozładowujemy to napięcie właśnie wtedy poprzez tam, tak, jakiś humor. Tylko no, wiadomo, jest różnica, tak, właśnie w żartowaniu na każdym kroku i robieniu sobie, że tak powiem, żartów ze wszystkiego. No a różnica w tym, jeżeli w jakiś sposób rzeczywiście nam to pomaga i jest to w miarę subtelne do tego, żeby jakoś funkcjonować i żeby właśnie radzić sobie na przykład z tymi trudnymi przeżyciami, jakie my mamy. Także tak. To, co ty mówisz, troszkę bardziej podchodzi pod taki cynizm, nie? Że tak no, w sumie to nieważne, trochę lekceważąco, trochę tak nie do końca może rzeczywiście mierzenie się z rzeczywistością, tylko raczej właśnie popadanie troszkę w taką skrajność. Ja bym to tak troszkę nazwała. No dobrze, czyli jak się student śmieje, to znaczy, że panikuje, czy robi sobie, że tak powiem, ze mnie żart? No to zależy od kontekstu i tego tak naprawdę, o co chodzi, nie? No czyli może... znowu słynne stwierdzenie, to zależy, tak? Tak, no to zależy, jak ja ci mogę powiedzieć tak naprawdę, czy ten student, nie wiem, chce się pośmiać razem z tobą, czy w sumie to radzi sobie tam z czymś, tak? No zależy. Bo nie wiem, czy się śmieje do mnie, czy się śmieje ze mnie, no i to no, jest... dokładnie, nie? To jest ten dylemat. Ale dobra, to wróćmy teraz do bardziej, że tak powiem, poważnych mechanizmów, co tam mamy na liście, co chciałaś o czym powiedzieć? Jest regresja. Regresja, to co to regres? To mi się kojarzy z jakimś powrotem do czegoś. Tak, regresja to jest troszkę, tak, w psychoterapii, no to też jest właśnie jeden z tych elementów, który jest pożądany na psychoterapii. Teraz tak, trochę wyprzedzając w sumie twoje pytania, czy to jest dobre? Jest. Czy to jest złe? Jest. Zawsze, tak, zawsze o to pytałem, tak. Tak. Czy to dobrze, czy niedobrze? Tak, dobre i to jest dobre i złe, w zależności znowu tak naprawdę od kontekstu. Jeżeli my się regresujemy na terapii, co jest właśnie pożądane, to co mówiliśmy na początku odcinka, że pacjent na przykład zaczyna mówić właśnie naprawdę takie dziecinne potrzeby, jakie ma, no to jest pożądane. I wtedy fajnie, tak, ma osoby psychoterapeuty obok siebie, który tak z reguły powinien wiedzieć, jak to ogarnąć i jakoś z tym pracować. No bo to też chyba może być w pewnym momencie jakby niebezpieczne, jeśli się tak gdzieś tam cofamy. Właśnie i dlatego, jeżeli to robimy, jeżeli to nam się zdarza po prostu za przeproszeniem jak katar, tak? I regresujemy się na każdym kroku, czyli cofamy się trochę do tego naszego pokoju dziecinnego i takiego dziecinnego przeżywania w każdej sytuacji, która w jakiś sposób właśnie, tak, jakby powoduje, że coś nas wstaje emocjonalnie i nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, no to mamy kłopot. No bo to jest zamienianie się tak naprawdę właśnie w trochę takie krzyczące dziecko, które nie do końca jakby też w pewien sposób rozumie, co się dzieje. Jeżeli pomyślimy o tym w ten sposób, że to jest troszkę coś takiego, jakbyśmy rzeczywiście wrócili do takiego dziecinnego pokoju i zaczęli po prostu jakby myśleć właśnie w ten sposób, jaki wtedy, jak byliśmy troszkę dzieckiem. Mało tego, tak? Co się dzieje bardzo często, to jest to, że często ludzie z tego w ogóle są jeszcze dumni. Znaczy, no. Na przykład, jeżeli szef daje nam reprymendę, czy wykładowca, tak, a student tutaj się stawia, czy tam pracownik, jeszcze mówi, że nie, on to tak nie będzie i w ogóle. Będzie, bo na końcu to ten student, to ten wykładowca, czy szef jednak wystawia ocenę albo płaci pensję. Tak, tylko że jeżeli... My, właśnie to dlatego to jest regresja, no bo ty teraz jako dojrzała osoba, tak, mówisz o tym właśnie w taki sposób, że no nawet jeżeli się postawi, to i tak guzik z tego będzie, nie? No bo jednak potrzebuje tam tego wykładowcy do wystawienia tej oceny, czy tam szefa i tak dalej. Natomiast jeżeli właśnie ten człowiek, tak, się mimo to buntuje, twierdzi, że zrobił wszystko dobrze, pomimo tego, że nawet ma dowody na to, że tak, coś tam było źle i regresuje się, może...
i regresuje się do tych stanów emocjonalnych właśnie, gdzie musiał się tak, jak na przykład jako dziecko buntować, bo miał, nie wiem, no, starszego brata czy siostrę, z którym musiał walczyć tam o nie wiem, atencję matki czy jakieś tam inne rzeczy. I zaczyna stawiać, troszkę tak stawać okoniem i mówić, że nie, on to nie będzie, tak, i on tego robić nie będzie, na przykład. No to potem właśnie często jeszcze tego typu ludzie są dumni z tego na zasadzie, że ale mu powiedziałem, ale powiedziałem temu wykładowcy, ale powiedziałem temu szefowi, dałem mu tak popalić i myśli, że tak naprawdę koniec końców to on się tutaj postawił, no guzik prawda, raczej się nie postawił, tylko leży, bo tak naprawdę strzela sobie też w piętę czy w kolano. No tak, bo przy najbliższej możliwej okazji niektórzy mawiają, jeszcze się spotkamy w życiu. No. Na przykład. Nie, dobra, zupełnie tak, ale zupełnie tak na poważnie. Czasem takim krzykiem to i takim właśnie zachowaniem, no to zamykamy sobie dużo możliwości na przyszłość. O tak, tak bo tak. Osoba, w stosunku do której w taki sposób postępujemy, no potem już nie będzie chciała z nami mieć do czynienia, mówiąc tak, krótko. I to jest akurat dość tak zasłyszane. Znaczy ja to też jeszcze kiedyś czytałam, tylko już nie pamiętam, czy to było Nancy McWilliam chyba. No w każdym bądź razie często ludzie nie zapamiętują tak naprawdę tego, co chcemy przekazać, tak? Tylko w jaki sposób to zrobiliśmy. Czy nikt nie będzie pamiętał, czy mieliśmy rację, czy nie czy mieliśmy nie? racji, ale to, że tupaliśmy nogą, to każdy zapamięta. Krzyczeliśmy i tak dalej, no to już będzie wiadomo, tak załatwia sprawy, to jest jakiś gówniarz. Dokładnie. Więc kwestia jest taka, że tak jak na przykład tutaj, jeżeli chodzi o tą regresję, tak tylko żeby pamiętać, że ta regresja, ona cofa nas naprawdę właśnie do takiej króliczej nory, czy do takiego tego dziecinnego pokoju przeżywania. Jejku, ale gdzie to jest my... twoje określenie, królicza nora, które się pojawia po raz kolejny. A to jest akurat, bo to jest naprawdę, bo to jest troszkę tak z tymi mechanizmami obronnymi, że one powodują, że my w pewien sposób odłączamy naprawdę kable od rzeczywistości. Nie? I naprawdę działamy i lecimy po prostu jak taka kula emocjonalna, która nie ma za bardzo oglądu tak na to, co się dzieje, jak się dzieje, szczególnie jeżeli są właśnie jakieś traumy nasze pobudzane. Więc to naprawdę jest takie no, wskakiwanie trochę w taki wór naszych własnych doświadczeń i przeżyć, które powodują, że my teraz na rzeczywistość właśnie patrzymy tak, a nie w inny sposób. Pomimo tego na przykład tak, że tak jak na przykład z tym szefem czy wykładowcą, no wykładowca może chcieć dla nas dobrze, może nas chcieć poduczyć, powiedzieć nam, że no nie wiem, brakuje nam tego i tego i jak może byśmy z nim porozmawiali, to wypracowalibyśmy jakiś taki wspólny cel czy sposób na to, żeby jakoś sobie z tym poradzić. Może tak? by wprost powiedział, słuchaj, no, żeby zaliczyć, musisz umieć to, to, to i to. Na przykład. Bo to jest podstawa. Ale jeżeli my stajemy się tą kulą emocjonalną, regresujemy się, tak, i tak dalej, to nie widzimy tego. Nie widzimy tego, że wykładowca tak naprawdę nam mówi, że musimy się nauczyć to, to i tamto, tylko przeżywamy go jako oprawcę, który tak naprawdę chce nas zaatakować, spowodować, że nie zdamy egzaminu i w ogóle to on nas nie rozumie i tak dalej. No i to jest właśnie ta królicza nora, o której ja mówię. A w ogóle dlaczego ja na tych studiach muszę się czegoś dokładnie uczyć, nie? No. Nie, ale to tak zupełnie na marginesie, w radiu, w żargonie jest takie stanowisko, które się nazywa oprawca muzyczny. Wiesz, kto to jest oprawca muzyczny? No nie wiem. Oprawca muzyczny, jakkolwiek by to dziwnie brzmiało, to jest człowiek, który na przykład wybiera muzykę do programów, tak? To oprawca muzyczny, tak mi się skojarzyło, taka ciekawostka właśnie. Mm-hmm. A propos różnych branżowych stwierdzeń, tak, tutaj zaskakujesz mnie takimi, więc ja cię też tutaj takim że troszkę drobnym... ten... Dobrze. Dobra, co dobrze, następne? Krzysztofie. Bo jeszcze jeden, patrząc na zegar, to jeszcze jeden z mechanizmów zdążymy omówić. Ja myślę, że izolacja afektu. Izolacja afektu, generalnie jeden z mechanizmów chyba ulubionych trochę przez social media i
coachów i wszystkich takich osób, które gdzieś tam uczą o tym, jak to być takim super profesjonalnym i radzić sobie z pracą i jeszcze do tego wszystkiego chodzić na siłownię i jeszcze robić mnóstwo innych rzeczy po kolei. Tak, ale już tak obrazując troszkę, mechanizm tylko troszkę podobny do dysocjacji, o której mówiliśmy. Oj, było coś na poprzedniej lekcji. Nawet dwie lekcje temu. Odróżnia go to, że w dysocjacji często nie pamiętamy i funkcje poznawcze po prostu zanikają, tak? Czyli tam organizacja, planowanie, jakieś tam zapamiętywanie i tak dalej. Różnicą właśnie w izolacji afektu jest to, że to nie oddziela naszych wspomnień od uczuć. Co za tym idzie? To jest na przykład to, jakby sobie to zobrazować w ten sposób, jak generał, który wydaje polecenie, tak? Rozkaz, wojny, jak generał, to rozkaz. To rozkaz, tak? No, musi generalnie odizolować się od emocji, od tego afektu, no bo by po prostu nie przeżył, tak? Ze stresu i tak naprawdę z napięcia i całej reszty. No to tak jak chirurg, tak? Dokładnie. Czy chirurg, który operuje, na dany moment musi oddzielić to, co robi, od tego, co czuje, po to, żeby poradzić sobie ze stresem, napięciem tak naprawdę i odpowiedzialnością, jakie ma na przykład w rękach w danym momencie, po to, żeby wykonać swoją pracę, tak? I to jest tak właśnie, tak jak mówię o tych odłączaniu kabli, tak? On odłącza te kable, w danym momencie odłącza. Na chwilę odłącza. 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 Kable w danym momencie, tak, na przykład na czas tej operacji, tak, żeby właśnie poradzić sobie z tymi emocjami, które mogą mu towarzyszyć w danej sytuacji, nie? Problem zaczyna się wtedy i to jest tak, dlaczego to jest takie, dużo ludzi też w ogóle nawet jest wychowywane w takim duchu, nie? Że to jest takie super, ekstra i tak dalej, no nie. Guzik, prawda. Bo jeżeli będziemy się odłączać tak naprawdę i działać tylko w taki sposób, tak, że dość, że tak powiem, intelektualnie, merytorycznie, no to nie będziemy tak naprawdę ludźmi, tylko będziemy androidami. Będziemy po prostu robotami, które chodzą i tak naprawdę wykonują to, co mają wykonać, bez jakiegoś większego oglądu, refleksji, czucia i tak dalej, nie? No ale zobacz, sama zaczęła się od generała, więc tak ci powiem. No teraz... No mamy, no wiadomo, co się dzieje ze wschodnią granicą. No i to jest właśnie, tak się robi, ogłupia ludzi, że oni potem idą, strzelają i oni nie traktują drugiego człowieka jako człowieka. Oni nie myślą, oni idą, robią swoją robotę. No ale to jest ten mechanizm, tak? Tak, to jest dokładnie, to jest, stajemy się androidami, które nie czują, chociaż no tutaj pewnie jeszcze jest mnóstwo innych jakichś tam mechanizmów, które wpływają, natomiast tak, no, jeżeli chodzi na przykład o wydawanie tych rozkazów, czy sędzia, który musi wydać wyrok, tak, no nie ma innej opcji, tak, żeby się ochronić, niż tak naprawdę odizolować i właśnie jakby to przeżyć. Problem zaczyna się wtedy, jeżeli my tych kabli z powrotem nie podłączamy, nie? Czyli w danym momencie je odłączamy i... Znaczy, dopóki nie podłączymy ich z powrotem, to funkcjonujemy, tak? To jesteśmy w tej izolacji afektu i tak jak mówię, no problem jest taki, że jeżeli dalej tak kontynuujemy nasze życie, no to ani nasze relacje, tak, ani nasze życie i w ogóle jakieś tam społeczne i funkcjonowanie, no nie będzie satysfakcjonujące. No będziemy żyć tak jak androidy, tak? No tak jak mówię, no jeżeli... No dobra, no ale jak to podłączymy, no to w tym momencie wtedy... sumienie wraca. Dokładnie. Emocje wracają. I nie wiadomo, i to nas może zabić, wprowadzić, nie wiem, w depresję. No to są obciążające. No to oczywiście, to jest tak. Stres tylko, pourazowy. Też nie mówimy o stresie pourazowym, no tutaj już nie idźmy w tą stronę, bo to chirurg wykonuje swoją pracę, sędzia wykonuje swoją pracę, nie? To jest, tak jak mówię, taki moment do tego, żeby w danym momencie poradzić sobie z tym, co czujemy. Tak, to jest ten mechanizm po to, żeby właśnie ten chirurg mógł tą operację wykonać i żeby poczucie na przykład odpowiedzialności go nie zjadło, już tak mówiąc w skrócie. I jeżeli on potem tych kabli z powrotem nie podłączy, tak, no to właśnie, tak jak mówię, no będzie dalej funkcjonował na takiej zasadzie, że no tych emocji troszkę tak jakby nie ma i jakby cały świat troszkę był taką operacją i tak dalej. No i w związku z tym rzeczywiście te relacje będą, tak, jakieś zaburzone, czy będzie ciężko takiemu człowiekowi budować jakiekolwiek relacje. Więc tak, no właśnie mało tego, jak wykonujesz operację
i potem idziesz do pacjenta zdać mu tak naprawdę relację, co się udało, tak, no to ten pacjent będzie oczekiwał od takiego lekarza, no chociaż minimum empatii po to, żeby jednak jakoś te informacje przyjąć i się z nimi zmierzyć na przykład, tak. No jeżeli przyjdzie lekarz i powie, że a masz to i to i to i tyle, dziękuję, tak, no to rzeczywiście taki pacjent no, może poczuć się urażony, tak, no to o to chodzi, więc jednak... No ale z drugiej strony, no ja się stawiam cały czas jednak w roli, no tego chirurga w tym momencie, tak, no który, kurczę, jeżeli on robi ileś tam operacji dziennie, tak, dzień, no to musi. Po dniu ratuje ludzkie życie, no bo no, bez powodu się operacji nie robi, a czasem naprawdę to są takie operacje, gdzie się ratuje to ludzkie życie, no to gdyby on tak się... tak emocjonalnie podchodził do każdej, no to on by po prostu zwariował w pewnym momencie no, dokładnie... od tego ciężaru emocjonalnego. On musi mieć ten mechanizm właśnie obronny, który pozwala mu funkcjonować dalej. No tak, no ale to dokładnie o tym mówimy. Dokładnie właśnie to powiedzieliśmy. No to jest w końcu dobrze, że tak się dzieje, no. Czy niedobrze? Bo ja już się pogubiłem, uważam, że to dobrze, że jest taki mechanizm, bo taki chirurg jest bezpieczny, no po prostu kończy robotę i ma szansę na normalne życie. No. No i dokładnie to powiedzieliśmy. Dokładnie, nie słuchasz. Nie, no to właśnie ja już się zaplątałem w tym wszystkim i dlatego dobrze, czyli dobrze. Czyli on się odłącza tak na czas operacji, bo musi, bo żeby właśnie to napięcie tak, i poczucie odpowiedzialności go nie zjadło, tak? Natomiast po operacji, tak, powinien być w stanie, przynajmniej w teorii, wrócić powrotem do tego stanu pierwotnego, jakim właśnie jest tak na przykład łączenie tych emocji z pamięcią i z tym, że na przykład może być z siebie dumny, bo wykonał iluś tam godzinną operację, tak? I to jest to. Natomiast jeżeli on tego nie robi, no to wtedy mamy problem, nie? Ja mówię o tym, że jeżeli on nie wraca do tego stanu pierwotnego, tylko funkcjonuje tak cały czas, już nawet po zakończonej operacji, to wtedy jest androidem i tak dalej, no i ma te problemy na przykład gdzieś tam w relacjach, czy może i nawet w funkcjonowaniu. Także tak, no, tylko że teraz, i tak jak mówię, no ciężko jest właśnie powiedzieć, tak? Dobre? Tak. Złe? No jeżeli przesadzimy, to też tak. Czyli dobre czy złe, to wszystko zależy. Powtórzę się. Czas jest, chociaż ktoś kiedyś powiedział, to Einstein chyba, tak, że czas jest pojęciem względnym. Tak, ale konkretne minuty i wskazania zegara są jednak bezwzględne. Moi drodzy, przypominam, dla Was @dziennikwschodni.pl to jest adres mailowy, możecie się nim komunikować z nami, piszcie, co Wam leży na sercu. Pocieszymy, pomożemy, podpowiemy. Od Was zależy, co tam napiszecie, bo to oczywiście wszystko dla Was. Bardzo dziękujemy za ten odcinek. Klaudyna Sadowska. Dziękujemy. No przedstawiłabyś mnie chociaż raz. Krzysztof Koc. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy tak wszystkich jeszcze raz studentów, wykładowców zmagających się z sesją tak przy okazji. Dla Was też już wkrótce zaczną się wakacje. I do zobaczenia kiedy, Klaudyna, bo już zapomniałem, mylą mi się już te terminy. Kiedy się widzimy? We wtorki 18. O właśnie, we wtorek o 18, tak jest, żeby nie zapomnieć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dziękujemy.